Siemaneczko moi drodzy wikingowie, witam was serdecznie w Valheimie. Tak jest, ja wiem, że się nie spodziewaliście, że tak szybko wrócę do Valheima. Tak jest, że znów wrócę do zabawy wikingami, do wycinania fullingów i całej reszty tych atencjuszy szarzełów. Dlaczego mnie w ogóle naszło? No to tak sobie myślę, ostatnio chodziłem, zabłąkałem się na Nexus Mode. Tak jest, rzuciłem okiem, co też tam ciekawego prezentuje scena moderska. No i szczerze powiedziawszy, z nowości, jakie tam się pojawiały, no to cóż, brutalnie rzecz ujmując, dupy nie urywało, tak jest. Ale oczywiście musiałem rzucić okiem na no już stare i wypróbowane, czyli Epic Loot. Tak jest, tak myślę sobie, kurczę, jest teraz opcja w modyfikatorze świata, że można zwiększyć sobie poziom trudności. Myślę, dlaczego by nie? W końcu wiele razy, jak nagrywałem serię z Epic Lootem, były głosy, były komentarze, że no trochę słabo, że Epic Loot niesamowicie zwiększa, niesamowicie boostuje siłę wikinga i ta gra jest słaba. No ale myślę, kurczę, jakby zwiększyć ten poziom trudności do maksimum i zagrać na Epic Lucie, no to już brzmi dość ciekawie. No i myślę sobie, dlaczego by nie. Zobaczymy, co z tego będzie. Oczywiście na waszą prośbę nie będę grał postacią już no wyekspioną. No i zdrowo. Myślę, też nie będzie to Jaworski. Jaworski to była chyba nawet próbna postać. Zrobimy sobie nową postać. Tak jest. Oczywiście będzie to mężczyzna, bo jakby mogło być inaczej. Tu w ogóle zostały chyba dodane jakieś kudły różne takie. Koki, kurde, co tu mamy? Co to jest? Królewskie warkocze. O, proszę bardzo. To będą królewskie warkocze. Broda długa, długa, gruba. O, ta mi się bardzo podoba. Odcień kudłów? A czemu by nie, stary? Pewnie, że tak. Nie, rudy? Niekoniecznie. O, taki będziemy. Kurde, pa, jaki Geralt. No, dobra, może być. Będzie się oczywiście nazywał Epic Javor. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Proszę bardzo, rozpocznij. I nowy świat, jak najbardziej nowy świat, będzie się nazywał Epic? Epi? Nie, to na pewno nie tak. Epic? Hej, pewnie, że tak. A jakie sobie ziarno zrobimy? No, czemu by nie? Epic Javor. Proszę bardzo, bo można. O, Davor. Davor? A, bo tu się chyba nie da. No tak, bo tu się nie da polskich znaków. Dobra, będzie coś takiego. Epic Javor. Zobaczymy, co mi w ogóle wygeneruje. To mnie ciekawi. Zakończ. Oczywiście, dobra, mamy to. I modyfikatory świata, proszę bardzo. Na pewno portale. Bez żadnych ograniczeń. Tak jest, wy wiecie dlaczego. Walka. Określa liczbę zadawanych i otrzymywanych obrażeń. Bardzo trudny. Kara śmierci. Wszystkie przedmioty są upuszczane, a umiejętności są obniżane zwyczajnie. Wyposażone przedmioty są upuszczane, pozostały ekwipunek jest utracony. Nie wiem, czy aż tak bardzo bym się chciał dojechać. Wszystkie umiejętności oraz niesione przedmioty są utracone na zawsze. O matko, nie, aż tak bardzo bym nie chciał. Myślę, że tutaj zostanę z normalnym ustawieniem. Ilość zasobów zostanie jak jest. Tu nie będziemy kombinowali, bo to jest po prostu męczenie biedy. Chociaż razy półtorej? A czemu by nie? Zrobimy sobie razy półtorej. Częstotliwość najazdów non-stop. Niech najeżdżają. Pewnie, że tak. Zerowy koszt budowy. To mnie nie obchodzi. Pasywni wrogowie? Nie bardzo. Najazdy zależne od graczy. Najazdy zależą od postępów graczy, a nie od zabicia bossów na serwerze. Ustawienie zalecane dla przyjemniejszej rozgrywki dla graczy o różnym stopniu postępów. A, że w ten sposób. Czemu by nie? Spróbujemy. Mapa? Mapa musi być. Predefiniowane mnie tu nie obchodzą. Pewnie, proszę bardzo, zakończ, mamy to. Rozpocznij, rozpoczniemy tą wspaniałą wyprawę. Jak ona się skończy, nie wiem, nie mam pojęcia, bo jeszcze nie testowałem tego, no, najwyższego poziomu trudności. Chociaż z tą śmiercią i z tymi upuszczanymi przedmiotami, kurde, całkowita strata przedmiotów. O matko, szczerze powiedziawszy, z początku to tak, no, tam właściwie pal licho, wiecie, o co chodzi, nie? To tam jakby mniejsza o to, ale później, kurczę, ci z was, którzy grali na Epic Lucie, to wiedzą, że faktycznie fajne przedmioty można wykoksić, fajne przedmioty można sobie wykonać, naprawdę ten wiking, no, robi robotę. I jeśli, kurczę, bym gdzieś przydedził,
a wiecie, że ja lubię sobie czasem odpalić jakąś głupotę, no i wtedy jest, kurczę, niezła lipa. No, tego byśmy raczej nie chcieli, więc zobaczymy jak będzie. Na razie jestem w ogóle ciekaw, czy się gra nie skraszowała, wiecie o co chodzi. Okej, okay, nie, no dobra, widzę, że tutaj się nic nie zwiesiło, także dobrze, zaczekamy. Chyba najwidoczniej Valheim musi przemielić całą zaistniałą sytuację, co bardzo mnie cieszy. Jeszcze z rzeczy ważnych, co miałem mówić, póki co Epic Loot, tak jest, Epic Loot jest wrzucony, najnowsza wersja zaktualizowana 28 października, z tego co widziałem. Dawno, no ja wiem, wszechojciec i tak dalej. Czy jest opcja już pomijania, przepraszam bardzo? Bo jest, pomiń wstęp, proszę, pomiń wstęp. Zlituj się i pomiń ten wstęp. O, pominął go, jest, jak cudownie. Jak ja się bardzo cieszę, że to się udało w ogóle pominąć. Pięknie. Dobra, co my tu mamy? Teraz już na dzień dobry muszę uważać. Zobaczymy w ogóle, jaki jest ten poziom trudności. Wiecie, o co chodzi? Witaj w 10 świecie. No ja się cieszę, stary, że cię widzę. Gdzie my jesteśmy? O, a co mi tutaj pokazuje już czar... Aha, no tak, bo niby stamtąd przyleciałem. No przecież, że tak. Ale że sobie pominąłem wstęp, to wiecie, o co chodzi. Dobra, Hugin. Kamień, weksiry. Dobra, poszedł won. A tam mnie się już jakiś kamień świeci. Ty mi tu będziesz... Co ty do mnie rozmawiasz w ogóle? Warunki pogodowe. Dobra, ty tu będziesz sobie jadolił tam te swoje rzeczy. No tak, no bo zaczynam nową postacią, więc to jest jakby rzecz normalna. Co my tutaj mamy? Aha, z rzeczy ważnych. Z rzeczy ważnych, co ja miałem mówić, co ja miałem powiedzieć. Prawdopodobnie będę dorzucał jeszcze jakieś mody, ale... Póki co z tym trzeba uważać. Ostatnio rozmawiałem z kimś na temat Valheim Plusa, że krzaczy mu totalnie Valheima i nic nie pomagało. To wydaje mi się, że to będzie kwestia aktualizacji tych mikro patchy, które są kurcze wrzucane. Szarzełek, chodź, spróbujemy cię tutaj zgłuszyć. Come on. Okej, okay. O kurde, panie złoty, faktycznie to nie będzie takie tralalala. Ja widzę, że jesteś nieźle twardy. Super, bardzo mi się to podoba. Choćby z tego względu, że będzie to ciekawsze w kwestii walki faktycznie tymi magicznymi przedmiotami. Tam sobie już jelony chodzą. Dobra, z jelonami nie gadamy. Co ja chciałem? Drewno. I wracając do tego, tak, Valheim Plus, że krzaczy się i to będzie prawdopodobnie kwestia tego, że Valheim Plus nie jest tak często update'owany, jak update'owany jest choćby Epic Loot. Tak jest, bo ja widzę, że Randy Knapp no jednak sobie pilnuje sobie tematu i aktualizowany jest po każdym właśnie mikro patchu, co jest bardzo fajne zresztą, to mi się bardzo podoba i nie ma z tym problemów. Jeszcze sam pracuję nad kwestią poprawy w ogóle uruchomienia Valheim Plusa. Nie wiem, czy wam działa poprawnie, czy też nie, jeśli ktoś z was oczywiście gra na Valheim Plusie. Właśnie, jestem ciekawy, czy mnie, stary, znokautujesz jednym strzałem. A wiesz co? A nie będę sobie śmierci przypisywał tak już na dzień dobry. Ja wiem, że tu strata nie byłaby może jakaś wielka, czy coś w tym stylu, ale mimo wszystko jednak nie. Kurde, jaki ty jelon jest... No ja się zastanawiałem, dlaczego ten jelon jest taki, wiecie, zacny, nie? Kurde, patrzę na niego, czemu on taki jakąś ładną barwę ma i tego? Nie wiem, jakiś taki inny mi się wydał, a to jest dwugwiazdkowy jelon. Ocie, panie jelonie, hopie, ty mój złoty. Kierowniku, proszę cię, jaki ty ładny jelon jesteś. Dobra, jelon jelonem, wszystko ładnie, pięknie, ale ja bym jakąś miejscówę musiał sobie ogarnąć, to na pewno, żeby ogarnąć bazę wypadową. I teraz to ja się muszę dobrze zastanowić, to nie może być robione na chybcika w głupim miejscu, tym bardziej, że najazdów ma być więcej, walka ma być trudniejsza, tak jest, moby mają być twardsze. No, co prawda, tak jak powiedziałem, będą sobie dropiły tutaj magiczne przedmioty. Tak, zobaczymy, co z tego wyniknie. Co będzie pierwszym przedmiotem, który mi dropnie. To mnie jakby bardzo, bardzo ciekawi. Jeszcze nad czym ja myślałem. Aha, tak, jeśli chodzi o modyfikacje wszelakie, na pewno warte wspomnienia jest, i to powiem już teraz, już zaraz.
odnośnie Mistlandu, tak jest, ukochanego Mistlandu, o którym wspominałem w poprzedniej serii, że bardzo uwielbiam, bardzo kocham, bardzo polecam. Tak, 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 bardzo udany biom zresztą. Mgła. Mod na likwidację mgły. To zdecydowanie... O kurde, niosę jedno i drugie, proszę bardzo. A czym ja cię atakuję? Ja bym cię wolał na przykład stary... O, proszę bardzo. Jezu, nie pięścią, chłopie. Weź się zlituj. O, teraz, o to mi się rozchodziło. Podpalmy dziada. Ty, o, aleś fajne, teraz dostał dypsy od ognia. I wracając do tego, co mówiłem, bo nie dokończyłem, oczywiście... Aha, tamten uciekł, okej. Odnośnie mgły, tak jest, są dwa mody, do których linki wrzucę pod tym filmem, możecie rzucić, a pokrótce powiem, że wygląda to tak. Jeden mod zwiększa strefę bezmgłową przy użyciu Whispera, tak jest, naszego ogniczka, że ta strefa jest większa i ta strefa jest modyfikowalna przez plik konfiguracyjny, tak, możemy tą strefę zwiększyć do 10-20, tam chyba nawet do 200 metrów, że naprawdę w ogromnym okręgu nie ma mgły, ale ta mgła mimo wszystko jest jeszcze widoczna. Chociaż i to jest dla tych, którzy jednak chcieliby mieć ten klimat mgły gdzieś tam w okolicy. No to spoko. Drugim modem, ale który likwiduje już całkowicie i bezwzględnie mgłę, jest Mist Began, bodajże. Tak chyba się, tak była nazwa tego moda. Który całkowicie usuwa mgłę. Mgły po prostu nie ma, ta mgła się nie pojawia, nawet nie musimy w ogóle używać, nie musimy używać naszego ogniczka. Nie jest on nam potrzebny kompletnie. Dlaczego ten mod jest fajny? Według mnie dlatego, że odsłania całe piękno Mistlandu. Tak jest, ja wiem, że to dziwnie brzmi w moich ustach, gdzie ja psioczyłem i no zresztą i tak dalej będę psioczył na Mistland, bo mi się nie podoba, ale naprawdę bez tej mgły Mistland wygląda zajebiście, ludzie. No naprawdę powtórzę jeszcze raz nazwę, nazywa się to Mist Began, link będzie pod tym filmem na Nexus Mode, bardzo prosty w instalacji, jeśli ktoś nie wie jak się instaluje mody, to oczywiście polecam mój poradnik, znajdziecie go na kanale o nazwie prostej i banalnej, czyli jak zainstalować mody, tak jest, to jest hiper, wow, o i proszę bardzo, umarłem, nie chciałem, ale umarłem, jakby się ktoś pytał. Teraz już przynajmniej wiem, jaki tu jest poziom. Na jednej malince nie ujadę. Także mamy to już z głowy. To jest pierwsza sprawa. Która to jest, przepraszam, niecała 12 minuta gry i już mi się tu denat wkleił. Także spoko. Ja wiem, że was to bawi. Ja wiem, że wam się to podoba. Także radości, ja wiem, że nie ma końca. Ale dobrze, ja o tym oczywiście będę musiał na przyszłość pamiętać. Teraz jeszcze się muszę zastanowić dobrze, jakie ja ustawienia dałem. Jakie ja te ustawienia śmierci dałem? O, grzyb jest, super, stary, grzyb, że jesteś. Bardzo fajnie. Ja dałem, co prawda, teraz widzę mnożnik razy 1,5, jeśli chodzi o drop, a jest razy 2. Ciekawe dlaczego. To, może być dlatego, że zaokrągla to w górę. To nie będzie losowość w postaci... że czasem wypadnie jeden, czasem wypadnie dwa, tylko to najprawdopodobniej będzie ciągle razy dwa. No ale dobra, niech tak zostanie. Tak jak mówię, będzie to kwestia zdecydowanie szybszego zbierania drobu. To się może przydać. Dobrze, że jeleń mi nie może zadać obrażeń, bo pewnie już bym umarł. Ale fajnie. No powiem, jest ciekawie. Już jednak... O! Kurde, panie, jak się będzie do Czarnego Lasu wchodziło, no to będzie strach. Będzie strach, będzie trochę, będzie właśnie to, o czym ja mówiłem, kurczę, w poprzedniej serii, co jest zdecydowanie... Ej, weź spadaj, chłopie. Nie teraz. Jestem troszkę jestem zajęty i nagi, tak już swoją drogą. Jeśli byś nie zauważył, weź spadaj. I teraz będzie strach. Będzie strach wbić się do faktycznie Czarnego Lasu. No, jak od takiego, kurczę, tego szarzeła Brutala... Dostanę strzała, to będzie po prostu poskładany. Szarzeł, ty też się odwal, chłopie. To po pierwsze. Tutaj w ogóle mi się... Po pierwsze, tu mi się tutaj zdenaciło... Weź spadaj, dziku. Tu mi się zdenaciło z prostego powodu, że ja w ogóle stałem w złym miejscu. Czy ty mnie możesz tu szasnąć? Wow! No, kurde, powiem ci. Panie dzik, wyglądało to tak dość niebezpiecznie.
Dobra, to mamy. Aha, dobra, czyli drop mi się nie zmniejsza. Spoko, w ogóle może bym się tu rozejrzał. Co tu mamy ciekawego? Kamień dziczków. To jest spoko opcja, bo przynajmniej miałbym na początek, tutaj by mi się respiły dziczki. To byłoby bardzo dobre się tutaj rozłożyć. Czy potrzebuję bliskość morza, oceanu? Chyba niekoniecznie, jak sobie tak teraz o tym myślę. Tam widzę, jakieś ruiny są, które chyba sobie zaadaptuję do własnego użytku. Czekaj, bo tu jest wściekły dzik. On mnie teraz chce... kurde, no faktycznie stary, muszę ci przyznać, nieźle. Mógłbym spróbować właśnie takiej magicznej sztuki, jakim jest parowanie. Co? Kurde, Wafel! Co może mi się jednak nie udać? Może nie będę tego próbował bez tarczy. A, i teraz... I umrzyj! Umrzyj, dzik! O, udało się. Dawaj, co masz, chłopie? Ile z ciebie wypadło? Jedno mięsko? Nie, dwa mięska, dwa skrawki skóry. No, okej, okay, dobra. Czyli drop właściwie z tego, co widzę, zaokrąglany w górę. Wychodziłoby na to. No, bo jest półtorej, więc jest razy dwa zrobione. No dobrze, okej, okay, no niech będzie, jakby nie będę tutaj narzekał. Co my tutaj mamy? Proszę bardzo, jakie to jest bardzo ładne miejsce. Tylko pytanie, czy ja chcę miejsce w takiej dolince? No nie wygląda to źle. Nie wygląda to tragicznie. Czy ja mogłem skorzystać z tego miejsca? Zdecydowanie na pewno. Teraz jak o tym myślę, to już to mam chyba nawet zadaszone. Tam jest skrzyneczka, która czeka na mnie. Ja bym sobie tu od razu mógł przecież warsztat machnąć. Czy jakoś łapnę tę skrzynkę tam u góry? Chyba tak. Hyc. Panie, już żeśmy dostali Magic, drewniana tarcza. Pary window, 23 milisekundy, cokolwiek to znaczy. Elemental damage reduction na 2%. Wow! Magiczne szmaciane spodnie. A ja mam na sobie... Aha, nie, ja mam tylko jakąś kurtkę czy coś w tym stylu. Coś w tym stylu. Dobra, to bierzemy wszystko. Okej, okay, no mamy tarczę. No chłopie, no jak my mamy tarczę, też taką zacną. O, Sienano, ty coś do mnie chcesz powiedzieć. To się na pewno przyda w kwestii... W kwestii walki z dzikami, tak jest, dziki póki co są moim nemezis, kurde Wafel. Młotek byśmy potrzebowali, ja myślę, że tak, obozowisko w tej dolinie rozbijemy. Tak jest, czy na stałe? Nie wiem, nie mam pojęcia, to się jeszcze oczywiście okaże. Stos kamieni, warsztat, no super, ancko. Wyrób, proszę bardzo, ja bym się tu, czy tutaj mogę się wstawić? I czy będzie mi to traktowało, że jest jakiś zadaszony i tak dalej. Tak to mnie ciekawi. Czy da radę? O, no już naprawdę stary się nie mieć gdzie pojawić. Halo. Warsztat. O, już mogę naprawiać bardzo fajnie, bo to zawsze jest problem na początku. Okej, okej. No to ja myślę, że tutaj by można było z tematem startować. Jasne, że tak. Kurde, ten się pojawia i znika w ogóle na lewo i prawo. Chłopie, weź się uspokój. Ja wiem, że ty mi chcesz tutaj super informacje podrzucić, Huginku. Coś jeszcze chcesz powiedzieć? Bo ja widzę, aha, no tak, teraz mi wszystkie elementy budowlane będą wpadały. Dobrze, ile ma drewna w ogóle przy sobie? No nawet trochę tego nazbierałem, czemu by nie? Zaraz tu machniemy jakieś obozowisko. Czy ja bym to chciał właśnie... Tak, no dobrze byłoby mieć nieco równiejszy teren. Witam serdecznie. Wyłącz, mój drogi, ten młotek. Motyczka, proszę motykę, jasne, żebym chciał motykę, jasne, jak się mam zacząć wydurniać, to myślę od początku, tak jest, wyrównanie terenu do którego miejsca, jak byśmy to zrobili, to tu wygląda całkiem spoko, tu bym sobie nawet stanął, o, w ten sposób, tak, na razie zaoramy ten teren wokół, tak na tyle, na ile się da, żebym nie walczył później z wystającą trawą. Tak jest, bo mnie później besztacie, że coś to zrobił, trawa ci wystaje w ogóle spod desek, jak to wygląda, szejmił, nie? No, ja mówię, no dobra, spoko. No to myślę, że to ogarniemy. O, tam jest pan dzik. A jak tam jest pan dzik, ja myślę, że pan dzik powinien zostać być od razu traktowany krótkim łukiem. Ale ja właśnie. No to jednak będę musiał zawalczyć trochę ze świniakami. I bym właśnie. Czekaj, bo mi tu taka myśl teraz mnie naszła. Bardzo poważna. Ej, panie dziku, wiesz co? Bo ja muszę stestować jedną rzecz. Gdzie ty byłeś? Tam byłeś. Chodź. Chodź, stary. Ja stestuję tutaj mój super magiczny przedmiot. Zostaw ten pień, chłopie. Idź dalej.
No teraz, stary, nie. To jest zły moment na rozmowę, wiesz? Naprawdę, jakby tutaj troszkę nie o to chodzi. Halo, kierowniku złoty, panie dziku. Dzień dobry, panie dziku. Wow, stary, nawet przez tarczę? Really? A no tak, no bo jeśli się ma lamerskie umiejętności blokowania na całe, póki co na całe jeden. O, proszę bardzo, topory na trzy. Jedziemy z tematem, tu nie ma litości. Chodź, pan dzik. I czy przeżyje? Przeżył, znaczy ja przeżyłem, dzik nie. Takie rzeczy to się chwali. Nawet trofeum z dzika wjechało w temat, bardzo fajnie. W sumie jak ja już tu jestem, o proszę bardzo, skorzystamy sobie, ten pieniek usuniemy, bo on mi tu przeszkadza. On mi tu w ogóle feng shui mnie tu nie wchodzi, nie, tak się bawić nie będziemy. Zresztą nawet nie muszę za bardzo iść do lasu, bo las mnie otacza, to jest fajne. Ciekawe, gdzie tu w okolicy będzie, gdzie tu będzie w ogóle najbliżej czarny las. Ciekawe, czy będzie czy daleko dyrdać? Jak ta wyspa w ogóle będzie wyglądała? No zobaczymy. Czekaj, to tak, niepotrzebne znaczników nie potrzebujemy, tak jest. Proszę bardzo, zróbmy tutaj trochę jeszcze placu. Wyrównajmy to ładnie dookoła. No i tu, kurde, teraz muszę zacząć myśleć, tak? Tu się trzeba przyłożyć już do budowania. To po pierwsze, to już nie mogę robić tego byle jak. Bo później mi zaczyna brakować totalnie miejsca. Czekaj, bo ja się tu trochę wygłupiam, a tu już pan szarzeł postanowił mnie w ogóle odwiedzić. Czyli jakby atencja się nie zmieniła, dalej tu jest full atencjusz, witam serdecznie, nie? Aha, rozumiem, że... Czekaj, bo coś muszę sprawdzić. Czy ten topór jest toporem przerażenia, paniki i strachu? No nie, to dlaczego on uciekł na drugi koniec mapy? Kurde, wiecie co? Ostatnio widziałem jeden z tych mniejszych patchy, poczytałem, co tam w ogóle wprowadzili. Widziałem, że był w ogóle opis, że no tak, tak, poprawiliśmy sztuczną inteligencję mobów. No, no nie, kurde, nie bardzo, nie? Naprawdę nie bardzo, bo widzę, że dziki jakby wjeżdżają na pełnej, ale szarły, no już niekoniecznie, nie? Wiecie, o co chodzi. Czekaj, ja myślę, że z tej wieży w ogóle, po pierwsze to ja tą wieżę naprawię. Myślę, czemu by nie? Raz, że mi tu rzutuje na wizerunek firmy. Dwa, że podoba mi się ten blusz, który ją porasta. Co, szczerze powiedziawszy, też fajnie by było móc taki efekt uzyskać na budynkach już zbudowanych. Wiecie, o co chodzi? O, przyszedł. Przyszedł kierownik zagłady. Chodź. No dobra, jestem w stanie to w jakiś sposób przyblokować. Aha, i co, uciekniesz? O, nawet się sparowanie udało. Dobra, pan idziesz spać, okej. Okay. Czekaj, no właśnie, tak jak mówiłem, fajnie by było, gdyby ten efekt był możliwy do uzyskania. To byłoby całkiem spoko opcją, myślę, bo to ładnie wygląda, tak jest, no nie ma tu co dużo gadać, to ładnie wygląda. Na czym ja to skończyłem? Tak jest, ja chciałem jeszcze tutaj ogarnąć sobie teren wokół, wyrównać, porównać, popatrzeć na to oczami. Kurde, ja jestem teraz ciekawy, jak będzie wyglądała walka z największym lamusem w lesie. Znaczy na łąkach, wiecie, oczywiście o Ejktyrze mówię. Jak będzie wyglądała walka z Meganubem? Kurde, może nawet będzie ciekawie. O, cię proszę. No, jak jego dypsy będą faktycznie zadawały dypsy, a nie jakieś tam śmieszne pseudoobrażenia. Kurde, to może być ciekawe, no. Już mi się to podoba. No, może, naprawdę, może być ciekawie teraz z tym wyższym poziomem trudności. Czekaj, to damy tutaj, to damy tutaj, to sobie przełożymy. Tu sobie... A, nie mogę jeszcze jeść malin. Dlaczego nie mogę jeszcze jeść malin? Bo 6 minut, okej. Okay. A grzyba mogę sobie ciachnąć? Pewnie, że mogę. I ognisko bym zrobił, właśnie. Ognisko, ważna rzecz. Postawimy je na razie. Daj mi tutaj ognisko, proszę bardzo, byśmy sobie mięsiwo usmażyli jakieś. Wyrobię, o właśnie, to bym tutaj chciał postawić i sobie zacząć smażyć mięsko, bo ja nie wiem i właśnie jestem ciekaw, jak będzie działało, jak będzie działała kwestia tych kurcze najazdów, jak to będzie wyglądało w kwestii postępu gracza, czy teraz w tym momencie, jak jestem lamusem, nie mam nic, skille mam mega niskie i tak dalej, jak to będzie wyglądało? Czy to będzie kwestia postępu moich, nie wiem, średniej z moich umiejętności na przykład, czy coś takiego? Czy kwestia, no nie wiem, rozwoju nawet nie tyle, czy może odkrytych receptur nowych i tak dalej, czy to w ten sposób ma działać?
Kurczę, jakby no nie wiem, ale jestem tego bardzo ciekawy, jestem tym zaintrygowany. Czekajcie, ja przylazłem, gdzie? Stamtąd, tak? Czyli gdzieś tam był ten... Czekaj, skąd ja to widziałem? Ja patrzyłem na to miejsce chyba stamtąd, tam był ten kamień dziczków, tak? Bo ten dąb tam był... Właśnie, tam się będę musiał przejść, bo będzie trzeba te dziki utłuc dla oczywiście smażonego mięska. Dlatego będziemy potrzebowali. Poproszę mięsko. Dobra, jesteśmy już powiedzmy jakimiś tam średnio zaawansowanymi nubami. Dobra, trzeba by było się tutaj jakoś... no właśnie, co by tu było trzeba zrobić? Tu sobie rosną mlecze, więc sobie niech rosną. Tu może bym tą chatę zaczął budować. Dlaczego by nie? No bo dobrze byłoby, myślę, jakieś wyro też ogarnąć, nie? Bo oczywiście ja wiem, że nadchodzi noc i jest ciemno i nic nie widać. A wy mi znowu zaczniecie po mnie krzyczeć, że nic nie widzicie. Dżawor, idź spać i zacznij się wygłupiać znowu o poranku. A właściwie to granie w nocy teraz może być problematyczne, tym bardziej, bo na razie to ja się tu z atencjuszami męczyłem. A jak mi wiadomo szarzeły, no to już może być, chyba nie użyję tego słowa, godny przeciwnik, ale może być ciekawie. No i oczywiście mogę to mogę przytrupić znowu, tak jest, może znowu być denat. To mogę wyrównać? Mogę wyrównać, pewnie, że mogę. Dobra, tak sobie zrobię. Czy ja mógłbym, przepraszam bardzo, nie, motykom nic nie zbudujemy. Czy ja mógłbym, mebelki, ty, mógłbym, ciekawe, czy ja tu zmieszczę wyro. Ty, nawet zmieszczę, proszę bardzo. No ty patrz, się obudził Krystian. Uciekaj mi stąd. Epic Javor, łóżko, pewnie, że tak. I cyk, idziemy w kimę. Jeszcze się z nim tu blokuje. Ciekawe, czy mi to nie skraszuje gry. No mam nadzieję, że kurczę nie, bo byłoby trochę słabo. Unloading unused assets. Okej, dobra, spoko, nie wiem o co chodzi. Nadal nie rozumiem tej informacji odnośnie czego ona jest. Komfort nawet mi tu wjechał na salony. Bardzo fajnie, kurde, komfort lubimy. Spoko, jak stoimy z drewnem? Średniawka bez rewelki. Ale, tak jak powiedziałem, tu byłoby trzeba, no nie, wyro na pewno nie. O, tu byłoby trzeba zacząć od drzwi. Gdzie ja bym chciał drzwi? Gdzie ja bym chciał drzwi? Ja myślę, że drzwi sobie machnę tutaj, proszę bardzo. Jest kultura. Czy ja chcę, żeby to było większe? Na razie to jest raz, dwa, trzy, cztery na cztery. 16 kwadratów. A zrobimy sobie tak, zrobimy to w ten sposób, na 5, tak jest, 5 na 5. Okej, okay, oczywiście teraz dopiero zauważyłem, że ta podłoga jest, ta idzie w ten sposób, ta idzie w drugą stronę, no ale okej, okay, tak miało być, przyjmijmy, że tak właśnie miało być. Czy ja chcę robić niskie? No, czy ja bym wolał jednak... O, czekaj, kurde, bo się zagapiłem się na tego dzika tam. Ej, kierownik, halo, kierowniku, zapraszam serdecznie do tańca, ono tu ino. Właśnie i tak miałem na was dziki zapolować. No dobra, może nie jest to jakaś super moc, jeśli chodzi o blokowanie, ale i tak ten blok powinienem... O, żebym poćwiczył teraz ten blok? Dobrze, chociaż tych hapeków już mam więcej. Bo dziki są totalnie nieokiełznane tutaj, widzę, nie? Ich ataki... Właśnie, ja bym chciał sparować dzika. Ej, dzik! Ha! No nie, to nie było to, co chciałem zrobić, ale dobra. Próbować zawsze można. Jest mięsko, są skrawki. Tam widzę, coś się świeci. Czekaj, tu jest mniszek lekarski. Bardzo dobrze, że go tu tyle rośnie, bo on oczywiście będzie potrzebny. Tam jest pani sarna, tu są maliny, które przedtem zbierałem. Okej, okay, maliniaka nowego nie potrzebuję, grzybów też nie. Grzyby wypadałoby znaleźć. Właśnie, odnośnie grzybów. Ja mógłbym, i to się jeszcze zastanowię, bo muszę sprawdzić, czy modyfikacja, która nazywa się Plant Everything? Mass Plant to było coś innego, Mass Farming to było coś innego. Chodzi mi o tego moda, który pozwala sadzić właśnie grzyby, który pozwala sadzić praktycznie każdą roślinę. No, to wypada... Zobaczę w ogóle, w jakim on jest stanie. Po pierwsze, czy nie będzie mi crashował gry, czy on się nie będzie z epiglutem gryz. Właściwie to nie powinien, bo nigdy nie było takiego problemu, ale muszę zobaczyć, w jakim stanie w ogóle jest. Czy jest przede wszystkim zaktualizowany do aktualnej wersji gry, bo to będzie bardzo ważne.
Dobra, to ja miałem tak mało drzewa. A no tak, no bo kurde, no trochę tych podłóg narobiłem. Hono, ej, 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 ty, ty. Halo, halo. Mr. Dzik. O, ciekawe, że mnie nie trafił. Bardzo zaskakujące, muszę powiedzieć. Różnica poziomu wysokości? Może być. Dobra, zablokowane. Jest jakiś postęp, mamy tu jakiś progres. Czy stać mnie już, przepraszam, na łuk? Nie stać mnie. Nadal brakuje mi jednego skrawka skóry. Spoko, tu widzę, że dzików mamy pod dostatkiem, więc nie powinno być problemu. Zresztą jak coś, to mogę się przejść w kierunku... W kierunku kamienia. Dziczego kamienia, tak jest. Dziczkowy kamień bardzo jest tu pomocny. O, tam widzę jeszcze pieniek, którego zaraz się pozbędę. Właśnie, tu trzeba jeszcze, panie, bieganie by tu było, trzeba jeszcze też poćwiczyć, bo to pomaga. I skakanie, właśnie, zapomniałem, halo, skakać trzeba. Żebym się nie zapomniał, kurczę, bo na tamtej postaci poprzedniej jednak skok był na wysokim poziomie. No, to trzeba przyznać, tam jednak już wysoko mogłem sobie chypnąć. Teraz już tak fajnie nie jest, więc nie mogę o tym zapominać, bo to też bardzo pomagało podczas ucieczki. No, dobra, mięsiwo smażymy. Jak tutaj moja chata by się miała zapatrywać na zaistniałą sytuację? Zróbmy, czekaj, jak ja bym to chciał zrobić? Właśnie, taką. Jezu, znowu nie trafiłem, poważnie. Znaczy, Jezu, Odynie. O, o to by mi się rozchodziło. Taką, czy ja chcę taką stodołę? Tak, ja chcę zrobić, ta chata ma być wysoka. Tu ma być po prostu wysoko. Czekaj, bo mi się mięcho ogarnęło. Dobra, może to wyłączymy, żeby nie spaliło. Mamy jeszcze jakieś surowe mięsko? Nie, nie posiadamy. Dobra, to niech się smaży. Dawaj mnie to tutaj. Czy ja bym chciał może coś pokombinować z tą moją budowlą? Nie, dobra, trafiłem, bo myślałem, że znowu będzie krzywo. Nie, nawet się udało. Ty idziesz tutaj. Na pewno okna. Na pewno okna będzie trzeba wstawić. Bo to nie ma opcji, żebym ja nie widział, co tu się dzieje w ogóle w okolicy. Chodź tutaj, dobra, mięsko mamy. Jedne drzwi, okej. Czekaj, zróbmy to tak. To jest... tak. Tak oraz tak. Cztery, czy robić drzwi wyjście w każdym kierunku? No właśnie, pytanie bardzo ważne. Na razie zostawię to jako otwarte, nie, otwarte przestrzenie. Machnę sobie szkielet tego. Czekaj, jeszcze dobrze, jakbym trafił tam, gdzie co chcę postawić. O. Czekaj, bo jak ja wstawię tutaj belkę, to ja wyjdę stąd? Ni cholery nie wyjdę. Dlaczego to tak jest zrobione? Chwila, moment. Co mi tu nie gra? Czekaj, tędy. Cztery, daj mi to. Jak ja bym tutaj belkę postawił, no to nie wyjdę. No jasne, że nie. Łacie, kierowniku złoty. No to będzie trzeba dźwignąć. Tak jest, tu sobie zrobimy... O. Daję. Ejtyr gromadzi leśne stworzenia, ja pierdzielę, poważnie, już mnie będzie, kurde, Ejtyr rozjeżdżał za to, że go nazwałem noobem, no halo, no ja, ła, kurde, jeszcze dziki, moi dotychczasowy nemezis, Jezus, że oni mnie tu zjedzą, czekaj, ten zdenacił, tego się udało ubić, okej, dobra, przeżyjemy, pytanie, ile ich tu będzie, okej. I teraz, Jezu, poważnie, drugi dzień i tu już się zaczyna taka jazda, masakra po prostu. O, Jezu, 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 będzie bardzo ciekawie. Dawaj, oj, ej, Nyxa, nie, ja, i Nyxa, głupia Nyxa mnie za 9 w dupską ugryzła. Powaga. Panie dzik, ty się uspokój. O, stary, chyba znalazłem na ciebie sposób, panie dziku. W sumie mięso się przyda. O, kolejna Nyxa. Dobrze, że... Ty, nawet Nyxa jest na tyle twarda, że nie mogę jej ubić, zone-shotować. Jaka twarda Nyxa, ty. Kurde, tu będzie wszystko, panie, twarde. Już, ty. No i za to, że Ejktyrowi pocisnąłem, że jest noobem, to on mnie tu już pokarał. Ło, to ja się będę musiał zdecydowanie zająć tematem w ogóle obronnym. Ja nie mogę tak zostawić, kurde, no tutaj będzie trzeba zrobić ten wał obronny? No na pewno, na 100%, czyż ja,
Stworzenia się uspokajają bardzo fajnie. Co ty mi powiesz? Że mnie chcieli rozjechać. No, zaatakowano cię. O, dziękuję ci bardzo za tą informację. Bardzo ona mi pomogła, powiem ci, w dotychczasowym życiu. Stary, a czekaj, jeszcze tu ogoń rozniksy został. Dobra, tam był dzik. Czekaj, czy ja ubiłem tego dzika, czy on uciekł? Nie, jest tam, oczywiście, że tam jest. Widzę, że tam odstawia jakąś, ale o, odstawia jakąś manianę. Dobrze, że mamy skrawki skóry. Łuk sobie zrobię. Jasne, że tak. Nie wiem, dobra, widzę, że ten dzik stwierdził, że on jednak będzie żył swoim życiem. Także ja mu życzę szczęścia na nowej drodze. Dobrze, na czym my to skończyliśmy? No na pewno na tym, że zostałem zaatakowany. No jak tak można bestialsko? Ale dobra, będzie fajnie, na pewno będzie fajnie. Więc teraz się jeszcze zastanawiam, czy póki co jedynymi rajdami, jakie będą wjeżdżały, to będą rajdy no, stworzeń Iktyra. Więc tu się będę musiał dobrze zastanowić, czy aby na pewno bazę moją, obozowisko, właściwie to już będzie musiała być ufortyfikowana pozycja, czy kiedy w ogóle zacznę walczyć z bossami, tak jest. Kiedy zostanie ubity Eiktyr, kiedy zostanie ubity, chociaż Eiktyra mogę utłuc od razu, bo będę potrzebował killoffa i zrobić sobie wał obronny. Totalnie zdecydowanie tak. Ja tego nie będę mógł tak, kurczę, zostawić, no bo będzie mega, mega lipa. Totalnie, no, ja powiem wam, kurde, będzie ciężko, ale na pewno będzie ciekawie. A, tu nie ma, to jest bez dwóch zdań. To sobie zrobimy tak. Tu sobie dorzucimy ściany, gitara. O, panie, już mnie drewno wyszło, tak? No właściwie dobrze, bo czas byłby się naprawić nieco. O, bieganie, proszę bardzo. Czy ja tu jestem w stanie się zakraść do tego? Nie, jest za daleko. No nic, muszę to tego wyra się stąd pozbyć, bo mnie przeszkadza. Chociaż mogłem do tego warsztatu podejść z drugiej strony, ale okej. Okay. To się wytnie. Krótki łuk. No tak, no nie mam drewna, no jasne, że tak. Dobra, i topór w dłoń. Tu jeszcze widziałem taki samopas pieniek chyba. Gdzie go? Tam go widziałem, tak jest. Tego się, panie, trzeba pozbyć. W pierwszej kolejności. O, tu jest więcej pieńków tak w ogóle. I teraz myśl. O, a co, przepraszam bardzo, co tutaj leży? Skrawek skóry, chyba ten, że. No właśnie, co mi go brakowało, bo miałem 7 i się zastanawiałem przecież, jak wypada parzyście, to dlaczego mam nieparzystą liczbę skrawków skóry. To sobie tutaj uprzątniemy. To drewno. Matko, jaka jest mgła. Ledwie mówiłem o tym, że nienawidzę mgły. Nienawidzę Mistlandu z całą swoją mgłą i wszystko tu jest, kurde, zamglone. Powaga, naprawdę? Odynie, to chcesz mi przekazać? Żebym tak nie psioczył na ten Mistland nieszczęsny? Kurde, wafel, no. O! Szarzeus Maximus. Witam cię serdecznie. I teraz dostaniesz w pałę, gościu. O, jeszcze przy okazji chyba z ciebie drewno jakieś wypadnie, nie? Dawaj, co tam masz? Żywiczkę? Nie, dobra, z ciebie była tylko żywica, okej. Okay. Niech i będzie tak, mój drogi, niech i będzie tak. Dobra, to mamy. Co ja miałem zrobić? Kurde, no to by było trzeba już chyba powolutku zadaszać. Tylko jest ciekawe, z czym do ludu, jak mam tak niewiele drewna, ale okej. Okay. To się da zrobić. Daj mi, tak, nie wyrównaj teren, stary. Nie. Terenu na razie nie równamy. Dach ze strzechy ścięty na zewnątrz 26 stopni. No właśnie, czekaj, stary. Jak tu będzie, tu trzeba będzie wycelować z tym. Tak? Będzie chałupka? Będzie chałupka. Myślę, że da radę. Tu na pewno będę właśnie. Tu musi być przecież halo. Ja się tu biorę za budowanie, a nie będę miał podpory do dachu. Właśnie, to jest też ważne. Bo tutaj podpora musi być. No w sumie nie jest to taka duża odległość, żeby mi się to miało zesypać od razu, czy coś takiego. Ale jak to mówią, wiecie, strzeżonego, Odyn strzeże i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to będzie tutaj i tu bym musiał machnąć jeszcze raz coś takiego. Ja? Będzie to fajny dach, panie. No pewnie, że będzie. Tu będę musiał wstawić... Czekaj, co zrobimy tak? Żebym zapamiętał, tymi... Strona gładka idzie na zewnątrz, strona z deseczką idzie do środka. Okej.
Tak, tak, dobra. No jak na pierwszą stodołę myślę, że będzie gitara. Czy ja bym chciał sobie to upiększyć tutaj, proszę bardzo, taką beleczką kulturalną? Ja oczywiście, ja wiem i ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest jedynie efekt dekoracyjny, że mi to tu kompletnie nie wpływa na wytrzymałość konstrukcji czy coś w tym stylu, ale mimo wszystko ładnie to wygląda, jak to jest wszystko, wszystko tak obelkowane. Właśnie, tu mi tej jednej belki chyba jeszcze brakuje, nie? Weź mi to stąd. O, dziękuję ci bardzo. Tak bym to chciał stawić. Proszę, dawaj mi to drewno. Jasne, że tak. To. I my jedziemy z tematem cyk. Tak? Fajno. I to będzie trzeba zamknąć tutaj w ten sposób. A, czegoś brakuje. No oczywiście drewno. No, no wiecie jak jest. No wiecie jak jest, no. No i panie, no stodoła, hopie, że... Hej ho, hej ho. Czekaj, jakieś drzewo tu muszę ściąć. O, tam widzę pieniek. Nawet nie jeden. Zaraz te pieńki spieńkujemy stąd i pomyślę, czy nie przedłużyć tego dachu. I myślę, że przedłużę ten dach, bo mnie się takie, aż takie stodoły nie podobają. Jak to tu jest skończone razem, jak dach jest równo ze ścianą. To jest trochę słabo. Dobra, to mi daj. Tego pieńka też rąbniemy i przedłużymy jeszcze ten dach, żebym, wiecie, rzucił fachowym okiem na to. Czy mi się to będzie podobało, czy też nie. Nie, no dobra, powiem wam tak, jeszcze się tutaj rozglądam, że no... Kurde, ta dolinka może być ciekawa. Ta dolinka może być ciekawa. O, witam pani Sarno. Ta dolinka może być bardzo ciekawa. Daj mi... Aha, czego nie ma, no bo warsztat. No dobra, już mamy warsztat. Jak ja na przykład chciałbym wyjechać tutaj w ten sposób. Czy mi się to łapie do dachu, czy do tej belki? No, się trudno powiedzieć. Takie coś. Jak ja bym zrobił takie coś, czekaj, jak ja bym tutaj machnął to w ten sposób. Tak, i bym to poprawił jeszcze tutaj. Pokaż mnie to. No spoko, zahaczać nie będę zahaczał. Dach jest super. Okej, okay. Tą wieżę będzie trzeba pewnie zburzyć i przebudować ją na kuchnię. Tak jest, bo ja nie będę, wiecie co, nie chcę robić wszystkiego w jednym budynku, tak jak miałem zresztą w poprzedniej serii, wszystko nacisnąłem w tym jednym budynku, wszystko było przyległe w ogóle do tego budynku i tak dalej, i tak dalej. Tu chyba jednak wolałbym się nieco bardziej wysilić. Myślę, że tak właśnie zrobię. Będzie to jako tako wyglądać? Ja pewnie, że tak, okej. Okay. Dobra, na pewno łupanie w drewnie będzie trzeba tutaj uskutecznić, któryś las będzie trzeba położyć. Tak, będzie trzeba położyć. Okej. Okay. Dobra. No cóż, ja wam powiem tak, moi drodzy. Mam nadzieję, że się cieszycie, że tak szybko wróciłem do Valheima i mam nadzieję, że ten odcineczek się podobał. A jeśli się podobał, no to wiecie co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, no jakiś subek oczywiście też byłby mile widziany. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.